Cześć, z tej strony Sullivan, witam was bardzo serdecznie w moim oto filmiku, w którym sobie gram w Crazies. Jednak nie jest to takie po prostu granie 7x7 typowe na moim kanale, ale taki po prostu odcinek informacyjny dla moich widzów, jeżeli ktoś mnie w ogóle ogląda. Postanowiłem nagrać ten oto filmik tak na świeżo, bez przygotowania, by co nieco powiedzieć o planach dotyczących mojego kanału. Jak wiadomo, Crazies to moja flagowa seria, w której spędzam najwięcej czasu, robię o nich bugi, glitche i tak naprawdę to jest mój główny content. Oczywiście przychodzą inne gry, takie granie z innymi, składam różnych dziwnych filmów, czy też po prostu granie, na przykład ten Obcy Izolacja. Względu na to, że zbliża się koniec roku, to warto podejść do tego podsumowania tak naprawdę całego tego roku w moim wykonaniu. No i też planach dotyczące tego kanału, Sullivan. Mianowicie nie zamierzam rezygnować z mojego głównego kontentu, jakim jest oczywiście Crazies. Tak naprawdę będzie to cała trylogia Obcykana i nie tylko, ponieważ są plany, żebym tworzył filmy bardziej informacyjne, nawiązujące do fabuły Craziesa, to będą różne pytania, które mają zasadę. Dla osób, które interesują się akurat fabułą Crazies'a, choć nie jest za dużo takich osób. No po prostu kogoś można zainteresować. Oczywiście Crazies Glitches & Tricks dalej będzie, tylko nie wiadomo, czy jeszcze będzie coś z Warheada, czy będzie coś jeszcze w ogóle z podstawki, jedynki. Tego jest bardzo niewiele, oczywiście cały czas coś tam czasem popykuję, szukam. Mam nowy komputer i dużo save'ów mi przepadło, więc będę musiał przejść grę od nowa. Jednocześnie będzie to dobre odświeżenie całej serii i może poszukanie trochę inaczej. Więc Crazies będzie nadal. Będzie może nowy plan, ale przede wszystkim, kiedy taki był film wyszły, pewnie się ktoś zastanawia. No niestety niezbyt prędko, ponieważ przez to, że mam studia i wiele innych rzeczy, nie dam rady w ogóle nic z tym w związku zrobić. Już teraz mam mało czasu, choć z pracami się wszystkim wyrobiłem. Pozostaje jedynie kwestia zaliczeń. No i też oczywiście sprawy prywatne, bo też nie dla każdego mam czas, a staram się na pewno każdym czasem spędzić z najbliższymi dla mnie osobami. No i czasem nie mam po prostu czasu na nagranie jakiegoś filmiku, przynajmniej na jakim fajnym przyzwoitym poziomie, bo widzę, jak mnie są skoki oglądalności, szczególnie od początkowej fazie, kiedy bardzo dużo tego Crazies'a nagrywałem, bo było bardzo dużo widzów, a przynajmniej też tych zagranicznych, bo dużo po angielsku było. Tutaj informacyjne głównie dla Polaków, bo po angielsku to jeszcze będzie wzmianka, co nieco albo w oddzielnym materiale tak naprawdę to zrobią. No więc Crazies będzie. Najprawdopodobniejszy termin to będzie tak naprawdę bliżej wakacji. Wakacje to jest czas, kiedy naprawdę to też mam więcej pracy w pracy mojej ogólnej niż, bo studia oczywiście już są wakacje teoretycznie, ale wtedy jest więcej czasu, bo po pracy nie myśli się o pracy i można tak naprawdę skupić się czasem na nagraniu porządnego materiału i wytworzenie dobrego materiału, który przyciągnie was i po prostu nie będzie was nudził. Oprócz tego w moim kanale pojawiły się opcje Izolacja. Ta seria będzie kontynuowana cały czas, po niej sobie popykuję. Wiem, że też bardzo duże skoki oglądalności, w jednym odcinku jest 2 osoby, jednej 10. Prawdopodobnie jest to spowodowane pewnie za długimi odcinkami. Jeżeli uważacie podobnie, to poproszę o zostawienie tej informacji w komentarzu, gdzie postaram się ten materiał po prostu wyciąć, bo czasem, bo ja nagrywam seriami i po prostu gra się ciągiem. Ciągle się ciągnie, nie patrzę, albo po prostu taki moment, który uważam, że głupio wyciąć. A wiem, że może w filmie przynudzać, więc teraz będę wycinał niepotrzebne rzeczy. Ewentualnie film będzie bardziej pocięty i krótszy. Maksymalnie od pół godziny do 40 minut będą takie odcinki. Uważam, że to one przyzwoite, bo to nie jest taka gra, gdzie się normalnie przychodzi szybko, przyjemnie. Tylko trzeba się bardzo dużo skradać, że jeden błąd może słono kosztować, że trzeba się cofnąć do początku. Więc opcja Izolacja będzie cały czas kontynuowana, ponieważ go sobie popykuję.
inne serie. No ciężko mi powiedzieć, czy coś nagram innego, tak naprawdę na moim kanale jest bardzo mało kontentu. Przede wszystkim to Crazies. Będzie oczywiście jakieś tam granie multi, bo niestety z widzami to ciężko, bo tak naprawdę w Crazy gra 20 osób, z czego ja jestem jednym chyba z dwóch Polaków, którzy się załapali, grają na tych przestarzałych serwerach, bo dzisiaj to nikt nie gra w Crazy, tak naprawdę jest osób jak na lekarstwo, a na pewno młodszych widzów interesują bardziej nowsze gry. Czy będę uczestniczył, że tak powiem, przy innych projektach? No, myślę, że będę. Między innymi ta dzielnica Menelowska powinna ruszyć w ten trzeci sezon. Więc już mogę powiedzieć, że ruszy, bo chyba już i tak jest ogłoszone, że ma być co nieco na ten temat. Kiedy jeszcze sam nie wiem, bo prace ciągle są. To nie jest tak, że da się zebrać jednego dnia wszystkich i zrobić się uda, bo zawsze jest burza mózgów. Czasem przez to burzę są lekkie kłótnie, ale to wiadomo, bo każdy chce zrobić wybrzeż jak najlepiej. Czasem wychodzi odwrotnie. No ale cóż, no po prostu jesteśmy ludźmi, też się uczymy na swoich błędach. Ja, że jestem tutaj najstarszy, to ogólnie prowadzę taki typ kanały. To nie mam coś dużo czasu, bo tyle co ja mam obowiązku, to się dziwię, że w ogóle nagrywam. Że w ogóle ktoś mnie ogląda, nawet teraz, jeżeli ty mnie oglądasz, to szanuję i bardzo dziękuję. Co by tu jeszcze można było powiedzieć, bo co mogę rzec? Kanon na razie nie stoi. Subów nie wbijam, choć zawsze coś wrzucam. Nie mówię, że zasługuję na suby, że proszę was, żebyście mi dali. To nie o to chodzi, tak naprawdę po prostu. Myślałem, że trochę ktoś tam doceni moją pracę. No ale cóż, tak naprawdę to robię dla siebie. Może się podłuczę, kiedy założę inny kanał o innej tematyce. Bardziej profesjonalny tak naprawdę, bo widzę, że niektóre to jeszcze bardzo dobrze wykonujące w tych wyświetleniach u mnie. A niektóre są, że tak powiem, po prostu niskiej jakości. Cenzurowanym powinny być tak naprawdę. Ogólnie, jeżeli macie jakieś pomysły, jaką grę można było zagrać według was, albo po prostu co byście chcieli obejrzeć, to zawsze możecie mi polecić. Ja zawsze będę starał się to, co widzom się podoba. Crazies też się podobał widzom moim oczywiście, bo mam tutaj kolegę z Ameryki, który specjalnie ogląda wszystko, nawet jeżeli jest po polsku, to ogląda. Więc wiem, że niektórym osobom moja praca się podoba. Jeżeli ty chciałbyś jakąś konkretną grę, tylko proszę nie takie plusy żywności, jak ja sobie kupię izolację, bo to nie każdy może oglądać. Coś normalnego, przyjemnego, może akurat tą grę mam. Niektórzy lubią bardzo mocno gry strategiczne. Może nie wiem, Edge of Civilization, ale też są inne ciekawe tytuły gry, które można było obcykać. Czy może jakieś gry, które mógłbym wam przedstawić, które mogłyby was zainteresować, jeżeli chcielibyście, ja jestem takim graczem, który lubi pokazywać innym różne gry, może by wam coś padło w oku, już nie mówię to o Crazies w szczególności, ale inne mało znane gry, które może byście wy przeoczyli, a mogłyby być za darmoche albo po prostu w tak niskiej cenie, że to szok. No i cóż, tak naprawdę ja powiedziałam wszystko. Crazies będzie kontynuowany, przypominam. Będą kolejne części. Może nie w takim zakresie jak jedynka i dwójka, bo to nie będę ukrywał, dwie najbardziej moje flagowe serie. Coś z nich na pewno jeszcze wyjdzie. Co najmniej jeden odcinek. Jakie długie będą, tego nie jestem w stanie powiedzieć. Możliwe, że w ogóle moja seria też nie będzie tylko bugi i glitche, ale też co nieco o samym lore, cała historia Crazies, różne elementy, smaczki, no i oczywiście będzie to też w formie rozmowy z widzami, analizy pisowymi swoich argumentów, dlaczego tak i czemu nie tak. No co to dużo, wydaje mi się, że powiedziałem tak naprawdę wszystko. Gra sobie leci w tle, jak sobie tam popykuje i kto chce może sobie obejrzeć. Nie komentuję tego
tej gry całkowicie, ponieważ nagrałem tak naprawdę sobie na luzie i tak naprawdę to miało służyć jako element do Google Bridge, może coś by się znalazło, może coś śmiesznego by się rzuciło, no ale no wiadomo, gra sobie nie da się, bo może trwać 3 sekundy i weź go potem z tego filmu, z takich kilku 3-sekundowych filmików, no nie da się, prawda? Jest dużo pracy, można różne rzeczy próbować, ale jeżeli macie naprawdę jakieś pytania, komentarze, to proszę, żebyście napisali. Ja się z wami żegnam, obejrzyjcie sobie ten film, jeżeli wam się podoba. Z mojej strony to wszystko, no i szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia wkrótce. Cześć. Maximum speed. Maximum speed. Energy critical. Clock engaged.
construction complete. Maximum speed. Maximum armor. Ah! Maximum speed. Maximum.